W swoim życiu prywatnym i zawodowym mam też kontakty z ludźmi na Białorusi. Jeździłem na festiwal Balszaja Bart Rybałka między Bobrujskiem a Mohylewem. Jest taka miejscowość Grodziczyno i jezioro Grodziczyno i tam się ten festiwal odbywa. Piękne spotkanie ludzi, kultury i sztuki z całego świata, można powiedzieć. I kiedy podczas drugiego Marszu Kobiet zobaczyłem w telewizji dwie moje koleżanki, które znam stamtąd właśnie, no chciałem się, że tak powiem, z nimi zacząć bardziej solidaryzować, ponieważ sama korespondencja to nie wszystko i słowa otuchy. I napisałem dla nich piosenkę dla białoruskich kobiet, które są, można powiedzieć, niesamowicie mądre, piękne i zrobiły niesamowitą rzecz. Stanęły właśnie tak jak wy dzisiaj, z białymi kwiatami, w białych sukienkach przed uzbrojonymi oddziałami OMON-u, licząc na to, że będzie może mniej agresji. Na pewno tej agresji może mniej było, natomiast sami wiecie państwo, że były i aresztowania i pobicia tych mądrych i odważnych kobiet. I dla nich dzisiaj, i dla państwa także, chcielibyśmy po raz pierwszy publicznie zaśpiewać piosenkę, która nosi tytuł Wolność w białej sukience. I jest taka informacja, teraz zaśpiewamy ją po polsku, a na Jordankach, kiedy już będzie zakończenie marszu, zaśpiewamy tę piosenkę w języku białoruskim, bo jest już i tłumaczenie na język białoruski. A więc uwaga, uwaga, Wolność w białej sukience. Lato w tym roku było gorące. Mieliście wybrać jedną z dróg. Świeciło oczy jasne słońce, a prawdę znał nie tylko Bóg. Na wasze plecy i ramiona spadał gumowych kulek grad i rzesza ludzi poranionych nagle zaczęła iść pod wiatr. Wtedy kobiety, matki i żony stanęły jak anielski chór. W białych sukienkach z kwiatem w dłoniach zaczęły kruszyć kłamstwa mur. To idzie wolność w białej sukience i trzyma w dłoni biały kwiat. Niesie wam siebie i nic więcej i patrzy na to cały świat. Ludzie schodzili się wieczorami, śpiewali pieśni przez całą noc, aż twarde tarcze przed kwiatami zaczęły tracić swoją moc. Może nastanie wolność prawdziwa, przyszła do innych i do was przyjść musi. Od dzisiaj to, co wolnością nazywasz, ma twarz kobiety z Białorusi. Bo to kobiety, matki i żony stanęły jak anielski chór. W białych sukienkach z kwiatem w dłoniach zaczęły kruszyć kłamstwa mur. To idzie wolność w białej sukience i trzyma w dłoni biały kwiat. Niesie wam siebie i nic więcej i patrzy na to cały świat. Nastaną nowe pokolenia, będą jakby tworzyć i śnić, a jedno tylko się nie zmienia, że bez wolności trudno żyć. Wielu za wolność życie oddało,
Każdy dyktator umrze wszak, więc rozwiń skrzydła i ruszaj śmiało. Poczuj się wolny, leć jak ptak. Poczuj się wolny, leć jak ptak. Poczuj się wolny, leć jak ptak. Dziękujemy bardzo. Zagrali na pianinie Leszek Miliński, na gitarze Krzysztof Piątkowski. Ja się nazywam Jacek Berszyński. Pozdrawiamy, życzymy spokoju dzisiaj w czasie marszu, ale przede wszystkim na nadchodzące dni nadziei i solidarności, wielkiej solidarności, bo naprawdę trudno docenić postawę ludzi, którzy walczą o wolność, jeśli się o tą wolność nie walczyło samemu. Moi drodzy, a więc niech będzie wolna Białoruś, prawdziwie wolna. Dziękujemy. Kobiety, nasza siła. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, tym razem wersja w języku białoruskim. Tłumaczenia dokonała moja koleżanka, dziennikarka z Mińska, Polina Juckiewicz, którą przy okazji serdecznie pozdrawiam. Być może gdzieś w internecie znajdzie się nagranie z tego spotkania. I oczywiście absolutna światowa premiera po białorusku. Wolność w białej sukience. W tym chodzie piekło bez końca, bo trzeba wybrać jedną z dróg. Świeciła w oczy jasno jest słońce, a prawdę wiedział nie tylko Bóg. Prosta na plecie połowy spiny, palił sachrat gumowych kul. I raptom ludzi suprać płyni, rakoj krwi spłyli od tul. Taty żanczyny, maci żonki, nieby z niebios anioł sznur. W sukienkach białych, jak ramonki, stali burić nieprawdy mur. U białej sukni kroczyć wola, białoju kwietkaj prakowa след. Неси себе ничего более, глядеть на это целый свет. Народ смирался вечерами, пісні співалися всю ночь, щити лунали крумкачами, гублялі в хитках свою моць. За правдної волі прахнуть народи,
прошла до інших і до вас мусить. По цілим світі ходить свобода з тваром жанчини з Білорусі. Это жанчина, мати, жонки, не без небес, анёлов шнур. У сукенках белых, як рамонки, стали бурить неправды мур. У белой сукни крутить воля, белой кветкой проклала свет. Неси себе ничего болей, глядит на этот целый свет. Изменятся новые поколения, будут, как мы, удавать и снить. Только того уже никто не изменит, что человек, хоча вольным быть. Русских героев Настя убила, каждый диктатор повинен сгорать. Крылы свободы расправьте смело, вольные можем и летать. Dziękuję bardzo.